Witam Was, moi drodzy. Jak już wiecie, ci, co śledzą nasze profile społecznościowe, wiedzą, że jesteśmy w trakcie tworzenia kolejnego projektu. Tym razem ten projekt to jest salon wędkarski Carpoholics. W tym salonie znajdzie się o wiele więcej firm niż tylko te, które my mamy i mieliśmy do tej pory jakby w sprzedaży, w dystrybucji. Oprócz Genesis, Carp Katrana, Carp Experta, Advance pojawi się około 20 nowych firm, zarówno tematów karpiowych, jak i do metod feeder. Chciałbym Wam w tym filmie pokazać, jak wyglądała od początku budowa naszego salonu, naszego sklepu wędkarskiego, karpiowego. Ja to nazywam salon wędkarski, ogólny, natomiast jest to rzeczywiście stricte salon karpiowy oraz do metod feeder. Ale żeby, że tak powiem, ta nazwa była taka ogólna, no to nazwaliśmy to salon Carpoholics, centrum wędkarskie. Dlatego też jakby tą nazwą operujemy. Jeśli chodzi o asortyment, znajdziecie w tym salonie zarówno sprzęt do połowu karpi, jak i innych ryb, białych ryb, że tak powiem, czyli leszcze, liny, karasie, płotki, bo i również szykujemy jakby dział spławikowy, dział karpiowy, dział do metod feeder. Natomiast w tym filmie mniej jakby o firmach, które będą, aczkolwiek też chcę o nich wspomnieć. Natomiast za chwilę pokażę Wam, widzicie to tutaj, o, to tutaj, to jest właśnie wejście do naszego salonu. Jesteśmy w trakcie budowy tego salonu. Oczywiście jeszcze nie ma tutaj powieszonych żadnych banerów, a już są zaprojektowane i w sumie są już w produkcji pleksy, więc całe tutaj to wejście będzie oklejone, tutaj boki będą również oklejone, ale myślę, że za jakieś 2-3 dni. Natomiast w chwili obecnej, w tym filmie, w części pierwszej chciałbym generalnie pokazać Wam, jak to wyglądało przed, bo ten lokal stał tak naprawdę 15 lat nieużywany, więc no rudera była straszna, natomiast myślę, że już w chwili obecnej wygląda to całkiem przyjemnie. Lokal ma 150 metrów kwadratowych i taki również będzie sklep. Nie chcieliśmy iść żadne wielkie powierzchnie. Postanowiliśmy sobie za cel po prostu stworzyć takie miejsce, gdzie na tej powierzchni będziemy mogli skumulować towar, który tak naprawdę wędkarze używają, więc w każdej firmy tak naprawdę jest wybrany asortyment, który na bieżąco jakby się sprzedaje, na bieżąco wędkarze szukają. Zarówno akcesoria, grubsze akcesoria, drobniejsze jak haczyki, zestawy końcowe, oczywiście żyłki, grubszy sprzęt również, bo i jakieś namioty, stojaki, sygnalizatory, wszystko, biwak, łóżka, krzesła, wszystko to oczywiście będzie w naszym salonie, ale również zanęty. Jeśli chodzi o kulki, zanęty, no to tutaj w grę wchodzi jakieś tak plus minus 8-9 firm, więc wybór będzie dosyć spory z każdej tej firmy, zarówno typowo stricte pod karpia, jak i pod metod feeder i pod spławika. Każdy wędkarz znajdzie coś dla siebie, w zależności czego szuka. I tutaj myślę, że w tej chwili jesteśmy blisko otwarcia, ale tak jak wspomniałem wcześniej, zapraszam Was do zobaczenia, jak to wyglądało od początku, jak żeśmy weszli. Generalnie zresztą zdjęcia też te początkowe też nie są już jakby od początku, bo lokal został wyczyszczony, bo to była straszna graciarnia. Natomiast w momencie, kiedy te zdjęcia powstały i które już zaraz zobaczycie, to
już to było wysprzątane, natomiast no, reszta już, że tak powiem, była w stanie opłakanym. Natomiast w chwili obecnej już praktycznie meble stoją, wykładamy już towar na półki, okna, drzwi wymienione, ściany zrobione, pomalowane, płytki, podłoga zrobiona, więc myślę, że nam się podoba, mam nadzieję, że Wam się też będzie podobać. Efektu końcowego Wam jeszcze nie pokażę, bo jeszcze go nie ma, ale zobaczcie w drugim filmie, natomiast w tym drugim filmie bardziej przyjrzę się jakby i opowiem o produktach, które będą. Zrobimy sobie taki obchód po sklepie. Natomiast w chwili obecnej również mogę Was już zaprosić 11 stycznia 2020 roku na premierę otwarcia naszego salonu. To jest, jesteśmy w Chorzowie przy ulicy Truchana 35. To miejsce wybraliśmy nieprzypadkowo, dlatego że po drugiej stronie ulicy tak naprawdę jest nasza siedziba Genesis Carp. Ta stara oczywiście ona zostaje, bo tam mamy magazyny i tam jakby wszystko zostaje bez zmian. Natomiast ten nowy punkt to jest stricte sklep, salon stacjonarny. Więc na chwilę obecną mogę Was zaprosić 11 stycznia, abyście ocenili, jak Wam się podoba salon Carpoholic. Natomiast teraz zapraszam Was do takiego pokazu zdjęć i krótkich ujęć, jak po kolei, co tutaj się działo i na jakim etapie plus minus jesteśmy, bo tutaj jesteśmy już troszkę dalej, jeśli chodzi o pracę, natomiast w tej pierwszej części będzie pokazana praca tak do połowy. Drugą połowę zobaczycie w następnym odcinku, także idziemy.
Jesteśmy w trakcie malowania drzwi i futryn i właśnie przygotowujemy różne takie elementy. Tutaj akurat prezent, który kiedyś dostałem od swojego bardzo dobrego znajomego na urodziny, w sumie urodziny firmy Genesis. Taka moja podobizna. I teraz właśnie przygotowujemy, maluję tą podobiznę lakierem jeszcze ładniej, będzie wisieć nad głównymi drzwiami wejściowymi do naszego salonu Carpoholics. W końcu takie właśnie rzeczy, jakieś podziękowania w końcu znajdą swoje miejsce tutaj w tym salonie, bo w naszej starej siedzibie, która de facto zostaje, tam akurat mamy magazyny, po prostu nie było na to miejsca, więc wszystkie te podziękowania, ale tak przez 5 lat to się nazbierało tego już kilkadziesiąt różnego rodzaju. Po prostu nie było gdzie tego ładnie wyeksponować, a teraz mamy większą powierzchnię, więc przyszedł ten czas, że będzie można to wszystko wyeksponować ładnie w tym salonie. Kolejny dzień. W końcu doczekaliśmy się na drzwi. Także drzwi zostały już wymienione. Idziemy. Mamy w końcu drzwi. Jeszcze są do obrobienia, do zrobienia, ale najważniejsze już, że już zostały wymienione te stare, paskudne. O. Także drzwi już mamy. Teraz jeszcze nam zostały okna. W poniedziałek wymieniamy okna i w zasadzie już układamy, bo znowu nam się trochę tutaj taki bajzel zrobił. Układamy od nowa wszystko i lecimy już z tematem układania produktów na półkę. Robimy regały. Jeszcze okna są niedokończone, ale już regały stawiamy w kolejnej sali. Tu na razie mamy taki mały składzik różnych produktów. To jest ostatnia sala, to jest przedostatnia sala. Także zaczynamy działać, bo czas nas goni tak naprawdę. Zostało do otwarcia jakieś 2 tygodnie. A jeszcze przed nami święta, bo mamy w sumie 17 teraz grudzień. No to w sumie 3 tygodnie, no ale wiadomo, święta odejdą, to ponad tydzień odchodzi wolnego. Trzeba działać, żeby się ze wszystkim wyrobić. Przyszedł czas budowy akwarium. Płyty już są gotowe tutaj, więc teraz tylko musimy ponawiercać. Już część jest ponawiercana i będziemy przykręcać blat, boki w kolorze podobnym jak podłoga. Tam jeszcze są. Tutaj już nasz pan karp już jest pomalowany, gotowy do powieszenia, a my się w takim razie zabieramy za ten stelaż, żeby to zrobić i wtedy będzie można już z akwarium wjeżdżać. Stolik pod akwarium już jest gotowy, prawie, bo jeszcze zawiaski do drzwi. Tak to wygląda, mega ciężkie. Ciężko mi jest to podnieść, ale ogólnie już stoi, także teraz już akwarium może wjeżdżać. No jest konkretny klocek. Jeszcze chwilkę i stawiamy akwarium, będziemy zarybiać karpiem.
dzisiaj będziemy robić? Najpierw podłoga gumolity, potem regały stawiamy. Jeszcze tam okna do obrobienia oczywiście, ale już góry są, to jest najważniejsze. I... No i co, kolejna sala. Tutaj będzie sala z kulkami. Oczywiście grafiki przyjdą na górę, na ścianę z jednej, z tej strony, tutaj pode mną. Ale to jeszcze chwila. Praktycznie tą salę zrobimy i mamy już wszystkie sale zrobione. I potem można wykładać już towar. Aczkolwiek jeszcze do końca nie chcemy wszystkiego wykładać, dlatego że jeszcze okna się robią, jeszcze będą obrabiane, malowane się kurzy. Także na razie towar jest w kartonach. I przygotowujemy wszystko po to, żeby właśnie wyłożyć towar na półki. Już jest gotowa. Mamy już tutaj półki postawione. Jeszcze półeczki będą z tej strony. Są rozłożone. Także ciśniemy do przodu, ciśniemy. Musimy być gotowi na początek stycznia. Robota idzie pełną parą.